Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Bloodborne, w kolejnym odcinku z Kernera w Hemwick. Szybko potętnienia, mam nadzieję, że tym razem faktycznie już się uda szybko to zrobić. Bo jakby co, i zaklęcie, i widły, i strzelcy. Wszystko czyha na moje życie. No i nawet tam jeszcze mołotowy widzę się sypią. Ale dobra, spokojnie, spokojnie, tu już jest jedna babka z dzwonkiem. Trafać też noże. Kurde, nie powinien mnie trafić. Ej, ty jeszcze żyjesz? Dobra, i teraz tak. Tutaj było przejście. Aaa, strzelcy, jasne. I serio, no nie zauważyłem wcześniej tej dziury. No to ładna dziura we łbie, u mnie. Gdzieś ty była. A jeszcze te dwa olbrzymy, prawda? No właśnie. To trochę przerąbane. Zwłaszcza, że nie poleciałem tam, gdzie powinienem polecieć. Dobra, kit, z tym zawalczymy sobie. No. Kurde, oj nie! Kolego! Nie, dobra, to trzeba zrobić szybko. Zresztą najszybciej jak się da, ale chyba nie faktycznie szybko. No właśnie. No, już dwie fiolki poszły. Nigdy nie jest dobre, jak na początku, na jednym potworku tracić dwie fiolki. A do tego on zaraz się jeszcze pojawi tutaj z powrotem. Dobra, szybko. Dobra, oświetla mi drogę. O cholera, dobra. Jeszcze raz, bo zaraz jak wypali, to po mnie będzie. No. Dobra, jeszcze tylko raz. No. Dobra, dwa razy. A ty skąd się tam wziąłeś? Dobra, zresztą nieważne. Patrz, nawet ataki tarczą coś zabierają. I dobra, okej, okay, tutaj wyczyszczone. Te dwie postacie. A, sorry, chyba zaszła po prostu pomyłka. Myślałem, że jest coś innego chcesz zrobić. No i stąd to delikatne kuku, no ale dobra. Damy sobie radę. Czemu cały czas biegam tutaj dalej, jak tutaj jest przejście? No okej. Okay. Dwóch dzwoniących nie ma. Wszyscy w pobliżu możliwi do zabicia. Tak przynajmniej dyktuje logika. No nie, jednak nie. Jeszcze jeden dzwonek. Tu z lewej gdzieś, ja go słyszę. Kurde, może... Oj, on może być tam wyżej po prostu. Dobra, moje tętnienia. Widział to się? Tutaj są, dobra. O cholera. Oj nie. Ale pięknie zostały zabite. To prawda nie wszystkie. O kurde, dobra. Chyba zaraz przypłacę to śmiercią, takie odwracanie się do nich plecami. Dobra, oby nie, oby nie, oby nie, oby nie. A co my tu mamy? Co my tu mamy? Kurde. No ja i musiało jeszcze dopalić 45 tysięcy. No dobra, to skoro one i tak się respawnują, no to w sumie aż tak bardzo się nie opłaca z nimi wszystkimi tam walczyć. I nawet wycinać tych panienek z dzwonkami. Dobra. No to jest najgorsze, jak tu... No, no jak ja tego nie lubię. No dobra, niech już przejdą. Niech się rozdzielą chociaż. Oj nie, nie, nie właśnie to przypadkiem. Dobra, zdąż wystrzelić? Bankowo. Dobra, nie, 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 omijamy ich. Szerokim łukiem. Dobra, skoro już tu jestem, normalnie bym tego nie robił. Bo nie ma takiej potrzeby, no ale... Skoro faktycznie byłem obok. Dobra, daj te pociski. Bo chyba to też napędza magię, a tak autentycznie. Masz magię z kuli. Srebrnych. Okej, okay, i tu frontalnie. No czy zdążę? No na szczęście tak. Ej, stop, on jeszcze żyje. Kurde. No to byłby strach, ja bym mi tak w plecy wypalił. No dobrze, to w tej wersji zabija. Okej, okay, ale że ja tam, zaraz tego, że nie chcę tam zginąć. I też chcę posiadać odpowiedni przypał. O, czemu z tego nie korzystam? Dobra, najpierw tętnienia. Może od razu sprint.
okrutę. Głupi pomysł. Ale nie do końca, nie do końca. No dawaj, dawaj, dawaj. No. Co, przyjdą tu? Nie, no pewnie nie przyjdą, prawda? W sumie nie znam ich modus operandi aż tak dobrze. No, ale latarnia, no i pięknie. Gdzie? Gdzie mi tu uciekasz? Stój. No. I co tam miałeś? No i pięknie. I teraz mam już jeszcze większy powód, żeby udać się do snu tropiciela. Ulepszymy sobie topór tropiciela. No często to tropiciel się powtarza teraz. W moich zdaniach. Tych, które wypowiadam. No patrz, jak mało zabrakło do okrągłej 50, no. Okej. Okay. Wiecie co? Najpierw zaczniemy od ulepszeń. Ulepszeń broni. Bo te są na pewno możliwe do zrobienia. No proszę bardzo. No akurat. W sam raz. I tylko 560 tętnień. To mi się podoba. No to ile już teraz mamy? No. Ale skalowanie w dalszym ciągu jest kiepskie. Nie tak dobre, jak powinno być. Ale właśnie, dużo rzeczy poszło do piachu. Mówię tutaj o bossach. Więc może coś nowego. Nie, nie, nie. Jeszcze raz nie. Tutaj to samo. Tu też nic nowego. Okej, okay, a na górze? Tam, gdzie bardziej, powiedzmy, unikatowe rzeczy są. Ewentualnie bliźniacze odłamki już nawet mogę kupować. Ale póki co się wstrzymamy jeszcze. Okej, okay, nic nowego. No to pytanie, ile leveli i jeszcze tak, zanim to. Ja tu miałem krew do zużycia. No i wiedzę szaleńca, tu też. Bam, 80. Ej, czy to niebo zawsze takie było tutaj? Wielokolorowe? Czy to też uległo zmianie? A poza tym tam daleko się przejaśnia już. Może to zwiastuje rychłe przyjście końca gry. No bo tam w wiosce niewidzianych miało być dziecko, które miałem, no nie wiem, zabić czy uratować. No to jeszcze jest kwestia sporna. No ale jak będzie miał długi pasek zdrowia, to na pewno będę musiał pomachać toporkiem. No ale potem już nie wiadomo co. Czy to będzie checkpoint, jakaś połowa gry za nami, czy to już koniec. Nie wiadomo. No ale też miałem tutaj tętnienia do użycia. Takie największe z możliwych, ale dobra, zacznijmy od małych. Te za 4. Znaczy o wartości 4. Po 1200 każde. Dalej, którego poziomu? 8. Też 2. Więc 6000. I chyba największy, jaki miałem do tej pory. Krew śmierci rodu. Sekretna prawda odkryta dawno temu w Birgenwerd głosi. Nie waż się wchodzić do świata poza ludzkością. Płodna krew nieludzkiego rodu kosmosu, braci wielkich. Użyj, aby zdobyć nieopisane tętnienia krwi. Mam nadzieję, że ich ilość jest nieopisana. 20 tysięcy. Dobra. Bardzo jest to opisane, nawet okrągła liczba, ale... No, przyjmę z pocałowaniem rączki, bo to na pewno teraz są dwa poziomy. No i 16 tysięcy mi zostanie. No dobra, tutaj już naprawdę, widzicie, mało się dostaje. Choć w sumie nie aż tak bardzo mało. Okej, tak to zróbmy. No a później będę musiał się dolnymi stacami zająć. Umiejętności, no zabarwienie krwi, no... No, dobrze. Póki co nie przydało się w ogóle. No chyba, że tam właśnie rośnie odporność na szał. Okej, nowe miejsce zupełnie, do którego można się udać. No, granica koszmaru. A już niedługo, spokojnie, już niedługo. Kaplica Yahargul. Kaplica, powiadacie. Prawie za każdym razem, kiedy wchodziłem do kaplicy, był jakiś boss, więc tutaj pewnie będzie nie inaczej, ale... Bawmy się z nimi troszkę. No, delikatnie. Ile? Tętnień? No, 1677. Tak można rozpoczynać. Każdy start po zgonie z tej lokacji. Czyli zdenerwować laser i popatrzeć, jak zbiera krwawe żniwo. A znowu ty. Okej, okay, pewnie będziesz chciał mnie zaraz capnąć, a ja tam przedmiot widzę. W sumie niedaleko od ciebie nawet.
Dobra, tu na pewno nic. Ale dalej 18 tysięcy, choć teraz potrzebuję 30 paru już na level, to jest ale zdzierstwo już. No i stąd może? Chcesz mnie porwać? Dobra, krwawe pieski. Wypadałoby zlokalizować kobietę z dzwonkiem. Ale najpierw przedmioty. Ej kurde, i strzelec to jeszcze chował z Lamenda. Dobra, kolejna krew. No, patrzcie co za świnia. Dobra, wbijamy. No i odzyskane wszystko. I to ja rozumiem. Kurde, więcej strzelców to oni nie mieli. Dobra, krwawy piesku. Ej, krwawe pieski za 800. Spoko. Dobra, tamten strzelec pierwszy do odstrzału musi iść, ale... Mogę jeszcze wejść tutaj, zobaczyć czy notatka mnie nie poratuje jakoś, o kurde. No strzeż się, tyle to już wiedziałem wcześniej, kolego. Tutaj cały czas trzeba mieć się na baczności, już nieraz to mówiłem. Ej, dobra, tego możemy pożegnać. Ten jeżeli chybi... No, to będzie stał otworem do wycięcia. A dzwonek jest coraz głośniejszy, czyli babka jest pewnie gdzieś za rogiem. Dobra, no może to nie jesteś ty. Ale dobrze, że cię wypatrzyłem. 8 fiolek. No jak znalazł? O. Dobra, chyba dobrze wiemy, co tu będzie. Nic. Kurde, co to jest? Latarnia? Tu miała być, chyba. Nie, ale jest dzwonek. Stop, to jest więzienie, tak? Czemu nie mogę teraz wykorzystać? No bo to jest więzienie. Tylko czemu nie ma tych ludzi z workami, tylko jakieś tylko leszcze? Oj, żadne leszcze! To chyba inni hunterzy. Kurde, co tu się stało? No bez przesady. Teraz otwieram boczne drzwi. W ogóle śmiałem się wcześniej, że tu pewnie nic nie ma, a tutaj takie coś? Dobra, wejdą za mną? O kurde. Ilu was, kurde, jest? Jeszcze jak klepią. Jak klepią. Dobra, dobra, zły wybór. Miejsce na walkę. Dobra, już bardziej chyba w tą stronę jednak będzie lepiej. A gdzie tam? Ćwierć sekundy. Mnie uratowało. Taki zygzak, widzicie to? Oni tam tak strzelają. Tak lutują. Dobra, tuż tutaj za mną powinni być. Dobra, powiedzmy, że względnie pozamiatani. Ej, dobra, czy on użył transformacji jakiejś? Niczym boss? Oj, powtórz to jeszcze, piekol, powtórz to. Najzwyczajniej w świecie to powtórz. Kurde, nie dało się. Okej, okay, magię błyskawic. Też obecna, nie tylko piromancja. No, takie stajec stepy. Może to jakoś najlepiej nie wygląda, ale zdaję egzamin za każdym razem. Teraz musiał zmienić na beach. Dobra, na górę, na górę, na górę, na górę. Okej, okay. Pójdą z tamtej strony, to ja pójdę sobie z tej i się przygotuję na dole. Na ich przyjście. Kurde! Ej, czy on się zdążył uleczyć, czego jeszcze ani razu nie trafiłem po prostu? No, chociaż jeden. Kurde, cię zgarnął. Aha! No i jeszcze mnie tak wykończył, no co za bezczelny człowiek! Ale okej. Okay. Dobrze, że z kaplicy startujemy, to naprawdę nie jest daleko. Ale kurczę, gorsze jest to, że ja liczyłem na jakiś progres. A tutaj zapętlenie do starej, znanej już lokacji. Raster? No. Ha, cały czas tyle samo. No, a chciałbym zejść tam. Ej, moment, przecież tam właśnie... Ej, i są moje tętnienia, nawet widzę je stąd. Czyli nie ma innej opcji. Autentycznie nie ma żadnej innej ścieżki, ale... No stop, nie ten trafiłem tutaj. Na babkę z dzwonkiem. W sensie tutaj oczywiście o to mi chodziło, a taka baba tutaj musi być.
Przecież słychać dzwonek. No dobra, tym razem nie będę skakał na półeczkę. Nie ma takiej potrzeby. O cholera, ale mnie zjadły! A, sorry, potrzeba jednak jest, bo ten strzelec będzie upierdliwy, ale dobra. Cały czas w ruchu i spokój. No bez przesady! A tu jesteś! Tak po prostu, dobra. To może być faktycznie wszystko. No to ich możemy zostawić z tyłu. Nie ma żadnego, nie ma konieczności, żeby z nimi się tutaj mierzyć teraz. No chyba, że wbiegną. Kurde, no. To nie jeden. No niekoniecznie musi być sam. No kurde, serio? Jednak. No już ten olbrzym chociaż nie stara się wejść. Powiedz, że fiolka. Dzięki. No dobra, no to zapraszam, może pojedynczo... Ej, tu są moje tętnienia. Dobra, najpierw to i może na górę. No, no ktoś chyba ruszył. Dobra, oczywiście nikt się nie załapał. Dobra, jest, wreszcie. No, pięknie zgarnęli to. No to również, tylko czemu nie wyciągam z nich krwi? No. Dobra, jeden się przetransformował teraz, tak? Ej, dobra, zaraz jeden zginie. Chyba to będzie ten. Albo ja. No zawsze to może być w dwie strony. No, nie dać się spalić. Oj, nie. O kurde. Dobra, on już jest martwy, tak? Nie, kurczę, jeszcze nie. Ale niewiele mu brakuje. Do przejścia na drugą stronę. No, dobra, jeden jest martwy. Zostaje jeszcze dwóch tylko. Tamten gdzie się wycofał. Aj, wycofał się przytomnie, się okazało. O kurde, dobra, za blisko. Znowu za blisko, no widzę tylko szpikulec. Tuż koło mnie. Oj, worki. Dobra, wiedza szaleńca raz. No może użyjmy tego jeszcze. No aż trzy pociski niby zmarnowane, no, ale czym są trzy pociski w porównaniu z większymi obrażeniami, jakie można zadawać? Nie, ale gdzie jest ten drugi? No z chęcią się policzę z każdym. No i do widzenia. Zostaliśmy sami. Więc pozwól, odzyskam na tobie moje zdrowie. Oj, albo nie. Ej, czy on nie korzysta przypadkiem z tej włóczni połączonej z bronią palną? No chyba tak. I mnie zabił! No dobra, ale zostanie tylko jeden, tak? Tylko jeden. I po tamtym przedmiot, którego nie podniosłem, też zostanie. Pewnie wiedza szaleńca. No oby tak było. Bloodborne, ostrzegam cię. No ma tak być po prostu. Żadna inna opcja nie wchodzi w grę. Nie, ale to zawsze działa. Chyba zawsze będę to stosował. Nie chcesz mnie wziąć na przejażdżkę? Na pewno? No ale z bliska to jest jeszcze bardziej okrutne. I obrzydliwe. No. Nawet w tej lepszej wersji wystarczy jeden cios z wyskoku. No dobra, parę tętnień w gratisie, ale tych mijamy, choć w sumie... No kurde, trzeba było, trzeba było! Trzymona! No kurde, jakby to weszło! Cholera, no nie podoba mi się to, jak zacząłem teraz. Ani trochę. No to było nawet, powiedzmy, filmowe. Ale co z tego? Dobra, szybko. Tętnienia. Tylko to mi się liczy teraz. Ugh. Ja wszyscy? Serio? Każdy jeden? Jest, na szczęście przedmiot po nim został. No to jest pewnie wiedza szaleńca, no ale... Szkoda by było to stracić. Nie, znak szponu. Jeszcze kolejna runa. Albo kolejny run. No ładnie się zaczyna piechol. No jakbym z graczem walczył, tak trzeba podchodzić do tej walki. Ej, dobra, ale moje pchnięcie było szybsze.
biegiem jeszcze jest, trzeba pamiętać. Ej, ale sam nie źle klepie. Jak na coś, co jest połączone z bronią palną. No, o, o, tak jest. Ach. No powolutku, powolutku, powolutku. Wypadałoby fiolki użyć, prawda? No właśnie, ale do tego jest potrzebny właściwy moment. A to nie było to akurat. No tu już bardziej. Dobra, kolejny błąd. Dobra, odpowiedni dystans. On się nie będzie leczył, prawda? No właśnie. Na! Kurde, za wcześnie to robię. Hecha, no kurczę, ten jeden krok w tył zrobił. No ale dobrze, też bym tak walczył. Jakby to o moje życie chodziło. No, tylko więcej fiolek bym używał. No ale to się tak łatwo rozszyfrować ten atak. Po prostu starczy się odsunąć na bok. O 20 aż. Okej, okej, ale moment, czy to było otwarte? Wydaje mi się, że tak. No ale tego tu nie było. Okej, to nie był dobry pomysł, żeby tak po prostu się rzucić z halabardą. Ale z drugiej strony wilgotny klejn od tropiciela bestii 4 to musi być dobre po prostu. Okej, to jest coś zupełnie nowego. Aha, i to mnie zabija. W jakiś dziwny sposób. No nie mówię oczywiście o strzelcu, który tam lutuje, bo to akurat zrozumiałe. Co, może tu? No ale przypominam, mam 50 tysięcy. No byłoby bardzo niefortunne w skutkach to, abym miał teraz tutaj zginąć. Dobra, oni się modlą. No, wygląda poważnie. Może innym razem, ale... A nie, tutaj przecież nie ma drzwi. Czyli stop, ja tu musiałem być. Co jest grane? Dzwonek dobiega z tej strony. Uuuu, co to było? Nie, serio, co to miało kurde być? A tam widzę strzelec, chyba ma snajpę. Bo z takiej odległości to mnie pruje, że jestem w szoku. Jestem ciężko zaskoczony takim obrotem spraw. Nie, ale tak serio. Dobra, skoro tutaj, to może tam do przodu. Za tymi świecącymi zwłokami, których nie mogę rozwalić. Ale dobra, czy to znaczy tylko tyle, że prosiaków już tu nie ma? I chyba nie będzie. Aha, oni nie giną. Ale jest i baba z dzwonkiem odpowiedzialna za taki stan rzeczy. Na pewno jakaś kapłanka, może, można by było ładnie na nią mówić, a nie baba z dzwonkiem. No ale bardziej zrozumiałe jest baba z dzwonkiem niż kapłanka. No, czemu nie? Nie wiem, gdzie jedziemy. Ale pojedźmy. A tutaj! No i wszystko jasne. Pięknie się zapętliło. Miyazaki znowu pokazał, że maczał w tym paluchy głęboko, aż po same łokcie. Delikatnie zatłoczone. No dobra, jeszcze ich wybiję przed końcem. Uwaga. Kurde, nie wszystkich. Nawet rzekłbym, że żadnego, póki co. No ej, no mogłeś lepiej, piechol, zdecydowanie. No dobra, no to tak. Winda uruchomiona już. To można bezpardonowo udać się do snu tropiciela i sobie tam polecimy. A w ogóle stop, czy do więzienia będzie można już teraz polecieć? To sprawdzimy. Nie, ale spoko, że teraz tyle tętnień wpadał, bez problemu mogę upgrade'y robić. No i też nowe materiały na ulepszenia. Znaczy te wyższego rzędu. No bo w dalszym ciągu, teraz nawet jak wpadnie jeszcze kilka fragmentów kamienia,
tych najlepszych, to nie, nie rzucam w ostrza. Wszystko idzie w topór. Aż na maksa nie ulepszę. A tutaj jesteś, no. Serio, póki nie wstałaś, już się bałem, że zniknęłaś. Bezpowrotnie. What is it? Very well lit. Czy jestem później w stanie skombinować sobie 12 tysięcy? Prawie? No chyba niestety nie. Ej, dobra, tutaj dostajemy po prostu więcej. Okej. Okay. Czy jest coś, co mogę sprzedać? Albo kupić trochę fiolek. Zawsze można. No, oczywiście też trzeba sprawdzić ten klejnot. Tamten był w trójkątnym miejscu, w trójkątnym slocie. Dobra, tutaj nic lepszego. Okej, tu również, ale tu. Jest wilgotny klejnot tropiciela bestii. Powiedzcie mi proszę, co to daje? Gdzie tutaj do 113? Jeszcze niżej, jeszcze. Atak specjalny. Siła powolnej, szybkiej trucizny dodanej do ataku i poziomu wzrostu ataku w starciach z rodem i mocno transformowanymi bestiami. Kurde. Wygląda to ciekawie. Ale daje tylko atak na bestie plus 13,9%. A są rzeczy, które dają więcej. To daje 9,1% ataku, tak po prostu. Jeszcze zatrucia tu są przecież. No tu jest wiele ciekawych rzeczy, ale... To jest 12 poziom. Nie, zostawmy. Chyba, że tutaj. Bo tutaj chyba to in plus wyjdzie, tak czy tak. Nie, nawet nie. Kis, zostawiamy go. Tak jak był. Rzut oka na składzik. A w składziku 5 fiolek i 78 srebrnych pocisków. Dobra, to można sprzedać. Nie widzę z tym najmniejszego problemu. Okej. Okay. Czy coś jeszcze na sprzedaż tu się nadaje? A, jeszcze tej krwi mogę użyć. Wiedza szaleńca do użycia. Kurde, tylko jeden. Ile teraz muszę? 6 chyba, żeby jeszcze bardziej ulepszyć halabardę. Kurde, spore zbieractwo przed nami. No okej, rzućmy jeszcze okiem tylko, czy na pewno się da. Przenieść do podziemnego więzienia? Da się. Nie, funkcja niedostępna. Jednak. Okej, dobra, czyli do... No właściwie, gdzie bliżej? Do kaplicy. I zobaczymy, dlaczego jeszcze nie bangla? Tylko to zobaczymy już, kochani, w następnym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!